Magnificencjo, szanowny panie rektorze, wysoki senacie, szanowne magnificencje, szanowni państwo profesorowie, ekscelencje, wszyscy zaproszeni goście, drodzy pracownicy SGGW, a nade wszystko studenci i doktoranci. Pan rektor postawił przede mną niezwykle trudne zadanie, bowiem mam zaledwie 5 minut. A jak powiedział Winston Churchill, dobre przemówienie powinno się składać z 3 elementów. Wstępu, zakończenia i jak najkrótszego odstępu między wstępem a zakończeniem. Spróbuję podołać temu zadaniu. Proszę państwa, pan rektor w swoim wystąpieniu inauguracyjnym powiedział o tym, że SGGW to uczelnia z tradycjami. Instytut Agronomiczny w Marymoncie, rok 1816. Ale SGGW to przede wszystkim uczelnia, która łączy tradycję z nowoczesnością. Dlatego, że stawia na umiędzynarodowienie, stawia na internacjonalizację, czego dowodem są liczne programy wymiany akademickiej, również obfite korzystanie z programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, czego dowodem jest chociażby to, jak sięgam pamięcią, dokładnie to był 18 października zeszłego roku, kiedy mieliśmy przyjemność otworzyć Welcome Point, czyli punkt powitalny do obsługi cudzoziemców. On nadal działa, jest jednym ze wzorcowych punktów i najlepiej działających punktów w Polsce, bo umiędzynarodowienie ma różny wymiar. Po czasie pandemii ma również twarz umiędzynarodowienia w domu, ale wracając teraz do form hybrydowych, mamy nieograniczone możliwości. I my jako Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej chcemy te możliwości wspierać. To się dzieje między innymi za pośrednictwem sojuszu UniGreen, o którym również była mowa, bo inicjatywy takie jak Uniwersytety Europejskie czy strategia uczelni, w której umiędzynarodowienie odgrywa ważną rolę, są absolutnie kapitalne do budowy konkurencyjności polskiego systemu szkolnictwa wyższego. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której rozpoczęliśmy właśnie pracę nad inauguracją naszej ogólnokrajowej strategii umiędzynarodowienia i nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby SGGW nie brało udziału i nie wykorzystać doświadczeń SGGW w procesie tworzenia tego dokumentu. Będzie to kamień milowy w rozwoju umiędzynarodowienia polskich uczelni. Ale proszę państwa, to wszystko jest możliwe dzięki znakomitej kadrze akademickiej i przede wszystkim też dzięki nowatorskiemu podejściu. W czym ono się objawia? Nie tylko w wyborze tradycyjnych kierunków, ale przede wszystkim w wyborze kierunków nieoczywistych. Mam tu na myśli kierunki afrykańskie, w których można powiedzieć SGGW jest prekursorem, jeżeli chodzi o ich eksplorację. I za to serdecznie, serdecznie gratuluję i dziękuję za to, że też państwo odkrywają i pomagają Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w tym, aby do nowych kierunków docierać. Proszę państwa, na koniec chciałbym przede wszystkim skierować słowa do studentów i doktorantów, bo no, sam jestem młodym naukowcem i wiem, co znaczy inauguracja roku, jaki to jest ważny moment dla wszystkich, którzy są dydaktykami, ale też dla całej społeczności akademickiej. Otóż, jak powiedział Henry Ford, każdy, kto przestaje się uczyć, jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę, pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym. I myślę, że to jest życzenie, które jest do spełnienia i nie ma znaczenia wiek, ale wasza młodość i to, żebyście trzymali tą młodość przy sobie zawsze, jak już opuścicie i będziecie absolwentami SGGW, pamiętali o tym, że nowe inspiracje naukowe, nowe możliwości, otwarty rynek pracy stoi przed wami otworem. Bądźcie dumni, że będziecie absolwentami SGGW, bo to jest naprawdę bardzo dobra uczelnia. Serdecznie gratuluję. Vivat Academia, vivat professores.